gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mario Matko Kapłanów, módlcie za nami. Za hierarchów, księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęby, arcybiskupa Wigano, biskupa Williamsona, kardynała Zena, biskupa Stiklanda, biskupa Michała Stobnickiego, każdego hierarchę stojącego przy ortodoksji katolickiej albo na uczciwej szczerze przed Bogiem, Kościołem w sposób, z ocej do nich przyjść, przewrócić. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O katolicką Polskę Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O nawrócenie Żydów Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O nawrócenie niewiernych muzułmanów, wszystkich, którzy imię Jezusowe odrzucili, czy go nie poznali. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszystkich członków waszych, naszych rodzin, o wiarę katolicką Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O szczęśliwe narodzenie dzieci przez Panią Zofię, Panią Barbarę, o poczęcie dzieci w małżeństwach, które oczekują Pana Jarosława, Pani Anity. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nami. Za będących w wieku podeszłym, w bliskości śmierci. Panią Elżbietę, moją mamę, Panią Krystel, inne osoby. Mamę chrzestną, teściową Pana Ireneusza, mamę i teściową Pani Mireli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bogu niech będą dzięki za odbytą pielgrzymkę, przygodnym wiernym za wspólne pielgrzymowanie. Upraszać łaskę pielgrzymowania w następnym miesiącu, następny raz upraszać łaskę dla innych osób. Być może gdzieś wiedzione przez Ducha Bożego, które przybywać, mierzą się ze swoją słabością, z opiniami innych ludzi. Wolą księdza śledzić, obserwować, słuchać, niż mieć żywy udział w zmaganiu, które nie jest moim osobistym zmaganiem, jest zmaganiem, które każdy z nas jako katolik, czy jako kapłan, czy jako świeckich powinien mieć udział. Zmaganie o Kościół, o wierność Kościoła, objawionej wierze, o wierność Kościoła Jezusowi Chrystusowi. Pan Bóg przygodnie mnie błogosławi, wynagrodzi. Rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pogrzeć wiary, próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały. Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, Matka Sług, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. I taki tryumf, taki cud popłynie z jasnej góry. I z taką wiarą ruszy lud, synowie polskiej córy, że jak mgławica pierzch w niebru, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.